będzie i zaczynamy kolejny tydzień pracy, tydzień przedświąteczny, zjazdowy do domu. Powinienem skończyć w czwartek, w piątek jest święto, no ale zobaczymy jak to pójdzie, ponieważ na granicy na Żelcu 27 km korka w zeszły piątek. Że jak będę zjeżdżał do domu, to nie będzie takiej masakry. No ale zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Poniedziałek rozpocząłem rozładunkiem i załadunkiem z problemami. O godzinie 7 byłem w wytwórni wody mineralnej i okazało się, że jest pomylony numer załadunku. Oczywiście zostało to nam pół godziny wyjaśnione, ale okazało się też, że przez to, że inne firmy nie poprzywoziły butelek na wymianę, fabryka nie miała wody. I okazało się, że załadują mi tylko 17 palet wody, a miałem załadować 32, ponieważ nie ma wody. Rozpoczęło się wyjaśnianie, no bo zamówienie było na 32 palety, transport opłacony za 32 palety. Ja przywiozłem 64 palety butelek, więc przywiozłem dwa razy tyle, co powinienem. I rozpoczęły się dyskusje między klientem a producentem, jak to ma wyglądać. No, po 3,5 godzinach doszli do porozumienia, nie wiem czy doszli do porozumienia, no ale dostałem wiadomość, że mam jechać. No więc spiąłem się, mam 17 palet, bardzo kijowo się jedzie, bo jest obciążone siodło do połowy. Oczywiście jest fajnie, bo jest lekko, ale że tak powiem, prowadzenie auta nie jest optymalne, no ale trzeba sobie z tym radzić. No i do celu dzisiaj 610 km, więc nie dojadę. Może dojadę, ale termin miałem na 7 rano jutro, więc termin jest nierealny. Może dzisiaj dojadę, ale tak zobaczymy. Może zbraknie mi godzinę, może nie. No zobaczymy. No, nie jestem w stanie nic powiedzieć. Jadę. Na razie. Firma tłumaczyła się tym, że przez koronawirusa przyjechało mniej butelek i nie mogli wyprodukować wody. Koronawirus jest wszystkiemu winien.
dojechać na prawie 10 godzin, prawie 15 godzin czasu pracy. Dojechałem, pał za dziewiątka. Dzisiaj rano zrzuciłem o 7.30, miałem termin. EDC o dziwne rozładowywali sami, nie pozwalali wejść na magazyn. Rozładowałem, dojechałem do browaru w Lübz. Tutaj gdzie byłem pierwszym razem, ładuję piwo i jadę do siebie na bazę w okolice Gustrów. Nie Gustrów, przepraszam. Okolice, jak się ta wycha nazywa? Kurde. Wycha się nazywa Wolfshagen. Jadę do Wolfshagen, tam wyładowuję, ładuję skrzynki i jadę do Gustrów. Browaru ładować kole. Nowość dla mnie znowu. Teraz była woda, jadę po kole. Około 2 godzin jazdy i odbędę dopiero jutro. To będzie ładna pauza.
Fajnie, że jest to wzmocnienie. Widać, że już przetarło kilka razy. Nie pognie podestów i nie porysuje ram. We'll be right back.
Witam wszystkich. Jest czwartek, ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Jutro jest Wielki Piątek, święto. Do pracy wracamy we wtorek. Ale powiem o tym, co się wczoraj wydarzyło. Wrzucę tam na przypadek, co się działo. Wczoraj rano załadowałem kole i miałem jechać na swoją bazę rozładować. Ale samochód wyświetlił błąd elektroniki i po decyzjach zostałem wysłany do serwisu do Roztoku, gdzie byłem wczoraj o 8 rano. Powiedziano mi, że tam jakaś część egzaminu nie jest przygotowana. I zawór EGD czy coś takiego. I po około 4 godzinach zawór był wymieniony, ale okazało się, że jest jeszcze więcej problemów. Przypomnijmy, to są chyba 9000 km przebiegu, 2 tygodnie. Parę minut później przychodzi do mnie szef warsztatu i mówi, że na zewnątrz czeka na mnie taksówka i że mam jechać do swojej firmy taksówką. Samochód zostaje. Ja się zdziwiłem, no ale ogarnąłem się szybko, wziąłem kartę kierowcy, no i pojechaliśmy. Nie robiłem, nie kręciłem się, tylko mam jeden filmik, który jak jechałem tą taksówką. 120 km taksówką jeszcze mi się nie zdarzyło. Wczoraj pierwszy raz. Przyjechałem do firmy. Odebrałem przy okazji dokumenty, które mi są potrzebne do przekroczenia granicy. I wziąłem konia i pojechałem z powrotem po swoją naczelną. Konia, którego wziąłem, jest taki sam jak mój. Miał 116 km na liczniku, jak pobrałem. Tu wrzucę fotkę. No jestem w plecy o ładne parę godzin i o ładne dwie tury. No ale na szczęście to zostało tak poukładane, że nie muszę części robić. Szef tak przykładał, że inny wydawał, co to zrobić. Ja wczoraj przyjechałem.
wracam w poniedziałek wieczorem, albo wtorek rano ruszam.